Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Valhalla. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i jesteśmy ponownie w Kruczej Przystani. Zmierzamy do Hildiran, która nam dała tutaj mistrzowskie wyzwania. Zobaczymy, co teraz się stanie, jak z nią pogadamy. Znaczy, domyślam się, co się stanie. Ona powie: wow, zrobiliście, masz tutaj kolejne itemy, które możesz kupić sobie za to, że wykonałeś te zadania, a potem wyśle nas do kolejnych prób. Tak będzie, 100%, nie zmyślą. Hildiran, I return. Yes, very good. Your skills are improving. There is a reason I'm doing this, yes? Of course. All will be revealed once we manage to open Freya's gate. What lies beyond? You seem to know much about it. I know much about many things, Wolfkist. You dodge my questions like they are arrows. You ask questions like you have a right to the answers. Keep training, Eivor. There is a reason to all this. Patience. I'd like to see your wares. No, w sklepie miały być jakieś nowe rzeczy, nie? Nic nowego tu nie ma. What do you do here? I am here to train you in the art of battle meditation. I need nothing. You should go train then. Okej, nie ma złotego. Jest 15 brązowych i 6 srebrnych. Dobra, okej. To nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, jedno jest tu, drugie jest tu obok. Zaraz znacznika teleportacji, więc weźmy najpierw tutaj. Bo gdyby były złote do zrobienia, to by była trochę chujnia. Ale ponieważ są do zrobienia srebrne i brązowe, to spoko, bo ja srebrne przeważnie robię za każdym razem. Ale oczywiście spróbujemy sobie też zrobić złoty, nie? Jeżeli damy radę, bo może się okaże na przykład za chwilę, że... A, jednak 3 złote będziesz potrzebował, nie? Wtedy będzie Lipson. Bo będę musiał jeszcze jednego zrobić, bo mam chyba 2 złote zrobione medaliony. Ale jeżeli zostanie tak jak jest, to gratuluję. Ubisoft, pomyśleliście o chujowych graczach, starych wypierdkach, którzy nie są w stanie zrobić złotych za każdym razem wyzwań. A na pewno jest ktoś, kto to wymasterował sobie, nie? Dobra. Każdą próbę muszę skończyć na brązowym i 2 na srebrnym. Nie powinno to stanowić takiego dużego problemu, moim zdaniem. Użyj przycisk. Dobra, to jest to, co już mieliśmy. Zabójstwo czasem w biegu, zabójstwo atakiem ogłuszającym, zlikwiduj atakujących. No dobra. Lecimy. Medytacja. Usiądź na tronie. Dzisiaj byłem kupę. Czy ja mam, kurde, tylko... Moment, ja mam tylko pięści? O, to se, kurwa, odpaliłem ulta. No naprawdę. Nie no, kpisz se, gro? 6 typów już tu jest, a ja 2 razy z ulta przestrzeliłem. Dostał mnie. No, hit. Do something useful, would ya? No, kurwa, jebna. Nie bij go. Nie, to kurwa, to jest żart jebany. Ja
Niestety pasek się nie napełnia za mocno. Powinienem każdego z nich mieć ściągniętego w ten sposób. Ale najważniejsze, żeby zrobić tylko srebrne. No, on to przeżyje. Ole go pierdolne w tą ścianę, kurwa. Biały rozpęd z kilometra. Ale w sumie mogę mu zajebać, tak czy siak. No to mu zajebałem. Nie w niego. Dobra, ten zginął od tego. Feel stronger already. Nie, ty masz HP? Nieważne. Dobra, ten powinien zginąć. Ten też. Przestań na mnie sypać jakimś piachem. Ten też padnie. Kurwa, zrobiłem rozpęd. No tak ogłuszający teraz, dobra. Kurwa, mamusia nie nauczyła, że się nie pluje ogniem? Ten jak mnie podpalił, jebany. No to kurwa, w chuj cię pokonałem. Dużo mi HP zostało. Nie ma tu jakiegoś leczenia? A, no kurwa, jestem na ulcie i on mi wypierdolił bułę, czajcie to? Jebany skurwiel. A nie, kurde, ty, po chuj. Wyjdź z tej próby. Zrobiłem przecież brązowy. Mam podstawowy, nie potrzebuję srebrnego robić. Chyba, że muszę skończyć próbę. A, muszę chyba skończyć próbę. Jak mi się wydaje, że tak czy siak muszę ich wszystkich pokonać. Energia witalna. Czekajcie. Opuść próbę. Mam ten medal? Jak mam medal, to w dupie. Wybór próby. Mam. To w dupie. Do graty strzał przywiązany jest woreczek, z którym... Dobra, zabójstwo pośrednie, trafienia wrażliwe punkty, zlikwiduje wszystkich strażników. Czyli w punkty walimy. Wrażliwa, a potem rozwalamy jakimiś...
Tylko że w tej i w następnej próbie muszę srebrny ten zrobić. A nie, bo mam chyba dwa te. Nie, mam dwa znaczniki, to muszę w tej zrobić po prostu brązowy i w dwóch jakichś jeszcze randomowych zrobić ten. O, dobra. Kurde, co jest? Czemu to tak strzeliło? Co to za łuk? O kurna, co ty masz za łuk, laska, w tym wyzwaniu? Ja pitole. Nie trafiło go to. Dobra, no na razie trafiam. Wydaje mi się, że nie ściągnąłem jeszcze żadnego z tych gości. Trochę punktów nachapałem już, nie? Nie wiem, w co oni celują. A bo ten dzik tu jeszcze żyje, ja myślałem, że on już zginął. Dobra. Braknie, nie? Ale to i tak jest git. Bo mamy, no, bo mamy ten brązowy. Zobaczymy na skradaniu, jak tam pójdzie.
A przynajmniej tą próbę się udało ukończyć. Myślę, że można tu więcej wyciągnąć, w razie czego się... Jak teraz nie zrobię srebrnego tutaj, to wtedy to tamtą poprawimy sobie. Czyli nie ściągać gości, znaczy zachować anonimowość, ale usypiać ich przeciwników jak najwięcej. Przedrzeć się i otworzyć skrzynię. No dobra. Zobaczymy. Jedyne ewentualności ściągać gości w krzakach. Dobra, tryb skradania. Gdzie ta skrzynia jest? Dobra, no tu jest problem taki, że skrzynia jest tam, a grzybki są tu. Kurna, jak to przejść? Tam się obudzili. O, dobra, nieważne. Jak on wróci, to usypiamy ich. Bierzemy te dwa i idziemy tam, do tamtych krzaków. Czy tak? Ci dwaj usypiani. No to nie zostałem niewykryty, ale nie jest źle. Przecież kurwa, oni śpią. To jest żart jakiś? Gościu se śpi. Chłop se śpi. Jak ja mam kurwa opuścić konflikt, jeżeli chłop se śpi? To jest żart jakiś kurwa macie? Opuść konflikt, no chłop kurwa jest w śpiączce kurwa. I goście mi każą opuścić konflikt, jak chłop nawet nie wie, że ja tu jestem w tej chwili już. Bo se kurwa w śpiączkę zapadł, no ja pierdolę. Ale przynajmniej jak teraz zjebałem, to jestem w stanie to zrobić na Golda. Tak myślę. Ale zjechała z buta, jebaniutka. Dobra, skradanko. Thor lends me strength.
No, oni są rozpierdoleni. Jak on kurwa mnie zobaczy znowu, nie? Może tu powinien przejść. Gość już się obudził, ale dalej chrapie. Stary przed telewizorem każdy. Tam ci zaraz stałem. Bardzo wiedzieć, jak ty mnie kurwa z takiej odległości gościu wyciągnął, wykryłeś. Gdzie jest skarb kolejny? Na górze. Mamy tak, tutaj typa. Nie odchodź. Osiemset jesteśmy w stanie chyba zrobić, nie? Nie no, nie gadaj typie, że ty tu będziesz wchodził. Gdzie ta skrzynia jest? Feel stronger already. Nara. Oni są za głupi, żeby tu zaskoczyć. A jednak nie. No dobra. Dobra, no srebrna weszła, więc jest git. Brakło tysiaka tak naprawdę z zachowania, ale znaczy setki z zachowania anonimowości, nie? Ale mamy zrobione wszystkie te próby tutaj. Zobaczmy, jak to wygląda na questach. Jeden raz muszę srebrne zrobić i trzy razy brązowe, czyli każdą tą próbę, która tutaj jest, w tej lokacji muszę ukończyć. Każdą próbę w tej lokacji muszę ukończyć na brązowo, a jedną zrobić na srebro. Z łukiem myślę, że będzie najprościej, tak mi się wydaje, zrobić na srebro. Podpłyjmy sobie do tej lokacji. No raising the sail here. Dobra, musimy się obrócić. Run up the sail! We cannot sail here. Can't raise the sail here. Nie można tu rozwinąć żagla. Przełączmy się na opowieść. Nie to. Can't raise the sail yet. You Salskjalls got a story. During my 19th winter, King Styrbjorn ordered the construction of a new... You must row in these waters. Let
abandoned hall. You now see it longer. To build this longhouse, he employed the help of 20 men. I was among them, as was Fradi. The strongest and stoutest man I'd ever seen. He set about felling trees and hewing wood for timber. Can't raise the sail yet. Dropping 41 trees in only 2 days. On the third day, a spindly man called Nar was near upon felling his first tree. He had hacked it all the way around like some mad animal. When the tree fell, it did so in a direction he had not wished. Straight down upon Fradi. Nar called out, but it was too late. Fradi had only enough time to turn and face the doom bearing down upon him. With that, he raised his arms to embrace the timber hammer. The force of the trees falling drove Fradi deep into the snowbank, yet his arms never let go. He held that angry trunk as a leader. Eivor! Kostas, Jadek! No i dobra. I tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i miłego popołudnia. Trzymaj się. Cześć!